Jeśli potrzebujesz szybkich, tanich i sprawdzonych końców, zapraszam do linku w opisie foodcoins.pl. What's up, kosmici, tu Alien, witam w karierze zawodnika. Gramy dzisiaj ostatni mecz towarzyski, a potem już będą ligowe mecze Ekstraklasa. Alright, jedziemy. Sanderson Park to nasz stadion, właściwie chyba nie mój, a przeciwnika. Słuchajcie, ustawiłem sobie na początek taką kamerę, stwierdzam, że jest odrobinę lepiej, odrobinę wygodniej. Nie wiem, czy takie coś wam pasuje, jeśli tak, to oczywiście dajcie mi znać, bo chcę, żeby dla was jak najlepiej się to oglądało. Jeśli powinna wrócić poprzednia kamera, no to mi po prostu mówicie. Okej, dobra. Moja drużyna już tutaj rozgrywa piłeczkę, może ja się tam urwę. Wypuść mnie. Dobre wypuszczenie, ja się urwę. Nie mam tak wystarczającej ilości sprintu. Cacy, kryjemy na spokojnie. Tutaj trzeba po prostu grać pomału, bronić, prawda, swojego. Nie pozwolić tutaj przeciwnikowi wbijać się i strzelać takie bramki. No nie! Jak? Pierwsza bramka, no nie wróży tutaj nam nic dobrego, tym bardziej, że padła tak szybko. No ale teraz po prostu ja się muszę zmobilizować. Grajmy, świetnie. I teraz tutaj podaj, tak jest, i ja uderzę, ach, po rykoszecie. Ale strzał i akcja była już na poziomie. Tak blisko, już pierwsza bramka by była. No i tak jak myślałem, Alien szedł z boiska, muszę symulować do końca cały mecz, bo żadnego trofeum nie wygraliśmy niestety. Nie tym razem. Nieodmiernie pokładamy wiarę w pańskie umiejętności prowadzenia zespołu i jesteśmy przekonani, że zdoła pan osiągnąć postawione przed panem na ten sezon cele. No okej, nie są zbytnio zadowoleni, ale jeszcze mnie nie wykopują, co jest bardzo miłe. Pozostało jeden dzień, został nam jeden dzień, abyśmy mogli sobie trzasnąć wszystkie tutaj możliwe treningi. Dobra, a więc symulujemy wszystkie ćwiczenia. Zobaczmy, jak pójdzie Alienowi. Mam nadzieję, że oceny będą w miarę przyzwoite. No nie są w miarę przyzwoite. Powiedziałbym, że były słabe bardzo. Nawet F dostałem. Ale na spokojnie, dopiero się rozwijamy. Jesteśmy młodą gwiazdą, którą czeka, mam nadzieję, świetlana przyszłość. Symulujemy kolejne ćwiczenia. Czas rozwinąć tego zawodnika, żeby naprawdę, no C już radzi sobie odrobinkę lepiej, bo widzicie, muszę go rozwinąć porządnie, żeby na boisku był mocniejszy, silniejszy, szybszy, sprawniejszy po prostu. Cele na nadchodzące mecze, gdyż zaczyna już nam się Ekstraklasa. Moi kochani, będziemy musieli przyłożyć się do wszystkich meczów, bo żaden nie zapowiada się łatwy. Pogoń Szczecin to trudny rywal i na pewno nie pójdzie nam łatwo, oczekuję, że każdy da z siebie wszystko. I oczywiście będziemy musieli dać z siebie wszystko, dlatego że średnia ocena meczowa to 6-0. Bramki, jeden raz muszę trafić. Fajnie, stosunek bramek do strzałów mniejszy niż 10% nie może być. Ha, to na deszczu! Więc może być bardzo ciekawie, dlatego że na deszczu ja mam szczęście i zazwyczaj wygrywam. Pod Beskidzie napiera na bramkę. Pod Beskidzie! I pierwsza akcja główkowa pod bramką. To powoduje, że na pewno tam bramkarzowi się zrobiło ciepło w te jakże chłodne, deszczowe dni. O! Tylko nie kartka, nie na początku meczu, proszę, nie! O, jeez, o, ja cię kręcę. Jest, cacy, podaj do przodu, świetnie. Tam wypuszczenie na naszego zawodnika ekstra, podaj może do tyłu. Ja sobie tu podejdę, uderzę z dystansu! Ach, wyciągnąłem bramkarza! Pięknie. Każdy strzał będzie zaliczany do tych, znaczy celny oczywiście strzał zaliczany do tych dobrych i wzrastać będzie moja ocena końcowa. Jest, piłka leci. No prawie się ustawiłem tam, gdzie chciałem. Wytrzymałość już mam troszeczkę większą. Widać to, jest różnica po tych wszystkich treningach. Podaj na mnie. Uderz to. O, ale blisko, mam nadzieję, że po rykoszycie, żeby przynajmniej rzut karny był. Wolny, rożny. No nie, wychylam się. Dobre podanie, dobre wypuszczenie. Może teraz jakieś dośrodkowanie. Jocie, what the fuck. Stop, jest powtórka. I aż żałuję, że nic z tego nie wyszło. Spójrzcie, co tu się stało, dośrodkowanie na mnie, lekko tutaj chyba zdjęta piłka, bo nie, siadła mi na lewą nogę. I tu bramkarz, aj,
Kurczę, ten bramkarz. Zobaczcie, w jakiej sytuacji byłem. W jakiej sytuacji tutaj się ustawiłem i jak świetnie zagrałem. Nie wiem dlaczego lewą nogą. No właściwie lewą nogą o wiele łatwiej niż prawą, ale tutaj, kurczę, gdyby strzelić z główki. Ale jazda. Uderz to, uderz to. Tak jest. Co? Jak? To jest tak niemożliwe w tej FIFA. Przecież to by się tak nie odbiło. Ta ręka nie jest po prostu tak ustawiona sztywno, że o tak się piłka odbija. Come on chłopaki. Gramy. 5,9, nie, ocena moja nie może być 5,9, nie! Kurde, miałem na 6,0. Okej, a więc pierwszy mecz ligowy zakończony wynikiem 0-0. No było ciężko, naprawdę ciężko mi jest jakiekolwiek robić tutaj sytuację. Wytrzymałość plus 1, zawsze do przodu, super. Korona Kielce, zobaczcie, pod Beskidzie tylko jeden strzał wykonało, my aż 7, z czego celne 3. Trenujemy, musimy trenować jak najwięcej, wytrzymałość to jest to, co chcę trenować. I B, C, B, D, F. Nice, teraz możemy dalej kontynuować z treningiem. Słuchajcie, dobrze, więc ja kończę tutaj odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. W następnym odcinku zagramy, jak widzicie, z Pogoń Szczecin. Na chwilę obecną tabela prezentuje się następująco. Jesteśmy na 8. miejscu. Nie za dobrze, Ruch Chorzów jest na 1. My się trzymamy na tym 8, ale tylko dlatego, że mieliśmy remis. Czyli jeden punkt w tabeli. Spoko. Dobra. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli macie jakiekolwiek sugestie, piszcie je w komentarzach. Ja się teraz z wami żegnam. Trzymajcie się i do następnego. Nie zapomnijcie dać łapki w górę. Pa.